73 roku pan Janusz Puśko, ja się uczyłam wtedy w 6 ogólniaku tu na Warszawskiej. I on przyszedł do nas właśnie z taką prelekcją na temat sportów lotniczych, na temat szybownictwa, głównie szybownictwa i spadochroniarstwa. A ponieważ było to moje marzenie od dzieciństwa, żeby sobie kiedyś skoczyć, ja mieszkałam na Nowym Mieście, widziałam, jak te samoloty tam latają, jak skoczkowie skaczą. I od razu na drugi dzień byłam w aeroklubie i się zapisałam do sekcji spadochronowej. I to było gdzieś tak chyba pod koniec września, kiedy on u nas był w 73 roku. A ja w grudniu już pojechałam na pierwsze swoje badania do Wrocławia, do Głównego Instytutu Badań Lotniczo-Lekarskich, bo jeszcze tam wszyscy przychodzili wtedy badania. Po tych badaniach, badania wyszły pozytywnie. W maju 74 wykonałam swój pierwszy skok. Oczywiście po ostrym szkoleniu i treningach. Pamięta pani swój pierwszy skok na spadochronie? Dokładnie. W maju 74 roku. I co pani czuła, wykonując pierwszy skok? Strach przede wszystkim. Bałam się niesamowicie z opowiadań koleżanki, która jeszcze wtedy nie była dopuszczana do skoków. I ona nie skakała w ogóle. Tak jak szłam do samolotu, to byłam dosłownie zielona, nie blada. Ale ponieważ na pokładzie ja byłam jako jedna dziewczyna, wszyscy chłopcy chyba ambicjonalnie do tego podeszłam, że co, baba nie skoczy. No przyznaję się, zamknęłam oczy, wyskoczyłam z samolotu, nie widziałam co się ze mną, ale jak się otworzył spadochron, to krzyczałam ze szczęścia w powietrzu. Za co od razu instruktor Żarowski na ziemi dał mi niezły APR. O, tak się w powietrzu nie wolno zachowywać. Ale krzyczałam ze szczęścia, bo to było piękne uczucie.